O matko, dzień dobry. Wszystkiego najlepszego z okazji 10. odcinka z Sowietów. Znowu noc. I żuraw buduje nam most. A poza tym zmiana planów. Dobra, nie będzie cegielni, nie będzie innych takich wynalazków, bo mamy znowu problem. Problem mamy znowu taki, że nie produkujemy masy bitumicznej. Masy bitumicznej produkujemy dlatego, że nie mamy jak składować paliwa. Dobudowałem zbiornik, który już jest znowu pełny. I musimy coś z tym zrobić. Ja zrobiłem na próbę tutaj taki dojazd do tego zbiornika i sprawdziłem, czy cysternami da radę to wywozić. Ale to jest tak daleko, że to się mija z celem, więc wydajemy pewnie wszystkie pieniądze, jakie mamy na budowę kolei. Tja. No ale nic ciekawszego, lepszego chyba nie wymyślę w tym momencie, bo musimy tego paliwa się pozbywać. Sami go zużywamy za mało, żeby szedł na nasze stacje benzynowe. Więc trzeba go wywozić, a pieniądze nam się przydadzą w przyszłości, tak? No, no trudno, teraz na kolej zbudujemy, wydamy to wszystko, co jest. Ale okej. Dobra. Więc tyle są wstępu. Przechodzimy teraz już do stacji przeładunkowej. Z tej strony jest wejście, z tej strony jest wejście. Jakoś tak może sobie tak o tutaj. A niech będzie tutaj. Patrzyłem, że tam. O, na Znotow musimy jechać. Tam mamy podłączenie za dolary. Kolejowe. I co? No z trakcją. Z trakcją zrobimy już, żeby elektryki puścić. Czyli jakoś tak ten kierunek, no. Prosto. Tu sobie ominiemy skałę jakąś. Zaczynamy, że to równanie, póki blisko koparki mają zasięg, to jest tańsze. To jakaś równina. I nam się skończyły koparki. Dobra, czyli co? Tory i tak będziemy budować za ruble. Więc je zbudujmy. Może trochę za dolary. Dolarów nie używamy. A zaraz będziemy je zarabiać, jak się tam podepniemy. Tutaj może w ogóle tunel trzeba będzie postawić. Przez takie skały chyba tak, chyba tunelem. Częściowo nad terenem. Nad którym terenem? Co ci nie pasuje, kolego, co? O, a tak już ci pasuje. Dobra, zróbmy tak. Kierunek dobry, dobry. O, nowy pojazd, no, jakiś mikrobusik.
zielono. Robię też takimi fragmentami dłuższymi po to, żeby jak najbardziej ten tor wypłaszczyć po prostu. W sumie na takim czasie przyspieszonym może ja to trochę sobie spowolnię, żeby teraz wykorzystać dzień. Co tu się dzieje? Co mu nie pasuje? Ta skała się nie chce wypłaszczyć za szybko. No, ale tak powoli się to równa. Dobra. To jest taka większa górka. Trochę tak, ale spróbujemy też bez tunelu tędy przejść. W sumie nie wiem, czy takie płaszczenie się opłaca, czy to lepiej ten tunel by było zrobić. To suma summarum mogą jedne koszty wyjść. Kanion wyciąć, to też chyba nie jest jakoś bardzo realistyczne. Okej, z lotów, tam się na tunel nas czeka, to na pewno. Tak, tutaj to na pewno przez te góry przejdziemy sobie tunelem. Może nam się uda tą linię wybudować całą, za dolary? To już blisko. Coś tu łap się. Zbyt stromo. No nie stromo, nie narzekaj, tylko musisz wypłaszczyć sobie, tak? Nie stromo, tylko do roboty. Okej, równamy. No tak, może jakoś naokoło by się dopuściło, może taniej, może coś, ale potem też by dużo czasu zajmowało jechanie taką trasą. Nie wiem, czy złapałem. Za dobry koniec, teraz jest. Teraz tutaj musimy się przerżnąć. Nie wiem, czy to kwestia odległości kamery teraz jakoś tak dziwnie. Chyba tak. Nie, co tu się dzieje? Trochę może sobie tym wyrównamy, bo to jakoś tak dziwnie w tej skale nam tor zanikał, a żeby nie było, że będzie tam pod ziemią jeździł. Ma być pociąg, nie metro, tak? O, dobra,
Jest dobrze, po przybliżeniu. To jeszcze tutaj przejazd kolejowy. Dobra, już jesteśmy na ostatniej prostej. Niech nam tylko się jeszcze przetnie przez to wzgórze. No i tak, jeszcze trochę, jeszcze troszeczkę. I ostatnia prosta. Na razie tutaj będę uruchamiał jeden pociąg, więc się wpinam w jedno miejsce. Będziemy sobie tą linię rozbudowywać, jak będzie więcej ciapongów. Matko, jaka linia kolejowa. Dobra. Super. To teraz potrzebujemy zrobić sobie tak, lokomotywownię. Może tutaj przy wiosce ją sobie zbudujemy. I potrzebujemy to wszystko podłączyć do prądu. Co by nam te ciapongi ładnie to jeździły. Tak i tak. Czy my tu możemy? Możemy. To wyjdźmy sobie po prostu stąd. Z elektrowni. No i właśnie, tu się jakoś przebijać. Można spróbować. A i nawet się udało. Dobra, to automatyczną budowę sobie może włączymy. No i co? A i nie ma dolarów. Skończyły się dolary. Okej, to robimy za ruble. Też za ruble. I tutaj jeszcze. Jeszcze coś się nie dokończyło. To się jeszcze nie dokończyło. Budynek bez zasilania. Co jest? A, jeszcze tu fragmencik. I dalej bez zasilania. O, dobra, jest. Musiało się ogarnąć. Dobra, torowisko. Dobra, zróbmy sobie taki wyjazd z lokomotywowni. I teraz musimy się tam wpiąć. Może z tej strony będzie lepiej. Albo i nie. O, uwielbiam. To uwielbiam, tak. Usuńmy ten fragment w ogóle cały, bo nam go zakopało pod ziemią. Pokaż siatkę o krzywo, tutaj masakra. Dobra, na potrzeby skrzyżowania tutaj musimy sobie trochę wygładzić. Niech to będzie na jednym poziomie. No zaraz właśnie takie dziwne rzeczy będą się działy jak tu przed chwilą. Zorganizować.
to zróbmy większy kawałek. Tu trochę wygładzimy. Tu jeszcze też wygładzimy. I też jeszcze kawałek usuniemy. Dobra, nie będzie do tego węzła. I teraz tak, z tej strony to idzie w ten sposób. Czyli tutaj dotąd. Za stromo. Może ten fragment byśmy zrobili już taki podwójny. Co by nam w przyszłości było łatwiej to przebudowywać. Więc tu byśmy się mogli wpiąć w ten sposób i w ten sposób. A tutaj byśmy się mogli wpiąć. W ten sposób i w ten sposób. Ok, powiedzmy, że nawet ma to jakiś sens. To teraz tak, teraz tak. Dobra, zbudujmy to i postawmy teraz semafory. Z tego, co rozgryzłem semafory, to udało mi się wymyślić tak, żeby przed skrzyżowaniami ustawiać semafory chain, które nam sprawdzają odcinek najbliższy oraz następny, czy jest wolny, jako semafory wjazdowe na dane skrzyżowanie. Czyli to będzie we wszystkich tych miejscach. Tu i tu. Natomiast jako semafory wyjazdowe robimy semafory zwykłe. Tak, 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 tak i tak. Dobrze, teraz po semaforze tutaj na zwężeniu. Tu. I tu. I w tym momencie powinno nam to już działać. Ok, zbudujmy teraz sobie tą stację. Zbudujmy sobie lokomotywownię. No, a to nasze te dolary skończyły już. Dobrze, niech nam to się stawia. Teraz musimy podpiąć jeszcze rurę. I teraz nie wiem, czy ze stacją pomp. Może zróbmy ze stacją pomp. Skoro ona pomaga, to niech stoi. I rura będzie tak, rura będzie tak. Dobra, i mamy w tym momencie wszystko gotowe do wysłania naszego pierwszego pociągu. Więc kupmy sobie elektrowóz. Co mamy dostępne? Oj! Dobra. 80 na godzinę, 75 na godzinę. Dobra, jak już wydaliśmy na niego 5, to niech będzie. 5 km to nie jest jakaś duża różnica. A ma większą trochę moc silnika. Dajmy towary, wagony towarowe. Cysterna. 60 ton. 60 ton.
to dajmy 4 cysterny, 240 to będziemy wywozić na raz. No i zobaczymy, jak to będzie się sprawowało. I ty na Ściapongu jedziesz tu. I jedziesz tu. Okej, okay, tylko tak. Załadunek w tym miejscu robisz tylko paliwa. Czekaj, aż już miał 100%. Zanim wyruszymy na start, to zobaczmy, co tu się dzieje, że się popsuło. Też się skończyły dolary. Okej. Okay. I tu już wszędzie prąd się świeci, nie ma żadnych znaczków, czyli powinno działać, trasa wykończona. To jeszcze nam brakuje tylko semaforków. Semaforków nam brakuje. Tutaj na tym rozgałęzieniu. Tak. Tak. I tak. Nie, chyba trochę ściemniałem. Tak nam wystarczy. Ok. Startujemy. Pokaż nam się śliczną to, jak ty wyglądasz. Tak, to trzeba przyznać. Modele lokomotyw i pociągów są ładne. To się zdecydowanie udało twórcom. I jedź po paliwko, jedź. Teraz sobie trochę przyspieszymy. Okej. Okay. Stacja, tak. Tutaj wszystko, zasilania jeszcze nie ma. Czyli podstację gdzieś tu blisko musimy sobie dać. Wow. Co to się zadziało? Niech będzie w tym miejscu. Mamy jeszcze jedno wyjście, albo możemy zrobić tutaj rozdzielnie. To zróbmy rozdzielnie. Tak. Tak, tak. I tak. Ruble. Ruble. I ruble. Nawet nieźle. Myślałem, że gorzej będzie. Wydaliśmy wszystkie dolary, trochę uszczupliśmy budżet rubli, ale nieźle. Dobra, pociąg się załadował cały. Mamy 31 tysięcy dolarów w nim. Wow. Dobra, to będą nasze dolary. W takim razie nie sprzedajemy prądu, ale będziemy sprzedawać paliwo. Więc dolary nam się znowu zaczną zarabiać. Myślę, że będzie dobrze. A skoro będzie dobrze, to będziemy chyba dzisiaj ten odcinek nasz urodzinowy, 10, jubileuszowy taki, kończyć. Tutaj znowu nie mamy bazy bitumicznej, ale ona nam się powinna zacząć uzupełniać. Tak? No tak nieśmiało do tej 30 na granicy. Ale powinna się zacząć uzupełniać, bo już zwalniamy miejsce na paliwo. Zwalniamy, dobra, tam się przepompowało, ale ten jest pusty, dobra. Myślałem, że to już naprodukowało tyle paliwa znowu. Okej, okay, dobra, produkują normalnie, jest tylko mało pracowników i do jacyś następni. Więc tą masą bitumiczną powinno jakoś tam zacząć to działać znowu. Ale słabo.
No dobra, zobaczymy. Przyjadą jacyś nowi pracownicy. O, to teraz produkcja ruszy. 100 pracowników i tutaj... jest efekt, idzie w górę. No musimy mieć tych ludzi, żeby to funkcjonowało. Dobra, to na koniec zobaczmy, jak sytuacja tutaj wygląda. Potrzebne zakończenie pracy. Tutaj czekamy jeszcze na asfalt, żeby nam dowieźli. Tutaj, zanim ten odcinek zaczną robić, to ja go szybko przerobię, przemodeluję troszeczkę. Wepniemy się tutaj w tą nową drogę, która nam powstaje. Nie. Z pięciem poczekam, aż się skończy, żeby tutaj nam tego nie popsuć. Tutaj też nam drogę robią. Tutaj podjazd nam też już się robi, tworzy. No ładnie, ładnie powiem wam. No i wszędzie czekają na asfalt. Czy jakiś problem z asfaltem jest? Przez tą masę bitumiczną? Nie, to jest full. Pracownicy są. Nie mogą składować, no ale to jest normalne. Okej, dobra, czyli po prostu tak chyba wolno wożą. Dużo prac naraz zacząłem. O, ale tu już jest gotowy jeżdżący fragment asfaltowy. Nasz pierwszy. Ładnie. A właśnie, nie mam pracowników, bo sobie tutaj porobiłem domy, a oni nie mogą się jak nigdzie dostać. Tutaj mają wyjście zrobione, tu mają zrobione. Może ja za te ruble im trochę tych chodników pobuduję, co wy na to? Żeby mogli gdzieś wychodzić. O, dolary już mamy pierwsze, widać, pociąg dojechał. Dobra, trochę im to zróbmy tego. Niech to na przystanek mogą sobie chociaż chodzić. Wszystkich ścieżek nie zbuduję, ale przynajmniej taką część. O! Wybiegli, jak szaloni. Tak cały czas naokoło jeszcze mają tą trochę drogę. No ale no naokoło, no jest budowa, to naokoło, tak? Tak musi być. Okej, okay, dobra, na razie tyle im wystarczy, reszta niech się już robi w swoim tempie, niech ta dróżka się buduje. Tu jeszcze tutaj zrobimy dojścia do tej ulicy. I okej, okay, dobra. To prace trwają, linię kolejową mamy zrobioną, dolary nam się zarabiają, sprzedajemy paliwo. I to tyle na dzisiaj. Dzięki, do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, cześć.